Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku mnie na kanale. Napiszcie hashtag samochód, to wam przypnę serduszko, no i wbijajcie do mnie na Instagrama, bo tam po prostu macie zawsze więcej informacji i więcej tego, co się dzieje poza kamerami. No i zaczynając dzisiejszy odcinek, no to kurde, w końcu udało mi się kupić tak dokładnie 5 grudnia samochód, czyli można powiedzieć, że sobie taki mikołajkowy prezent zrobiłem, bo sobie kupiłem samochód. Inni sobie kupują, nie wiem, gry, takie duperele, ja sobie na Mikołaja kupiłem samochód. No, bo czemu by nie? Także może przejdźmy sobie do prezentacja. Wy strzelcie lajka, strzelcie suba standardowo na tym kanale i jeszcze obczajcie sobie konkursik. Jak widzowie dalej nie słyszeliście o tej stronie, to chyba jesteście troszeczkę zacofani, bo tutaj możemy na przykład kupować grę Farming Simulator 22, 29% taniej, czy Fifkę, czy Forza Horizon, czy kompletnie inne gry. Można kupić po taniości. Link oczywiście macie w opisie, ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ razem z tą stroną organizujemy dla was konkurs, którego link też macie w opisie, możecie wejść. Musicie polubić mnie na Instagramie oraz tą stronę na Instagramie, czyli Instant Gaming, wpisać nazwę gry, jaką chcecie po prostu wygrać, przykładowo Farming Simulator 22 i kliknąć wziąć udział i już bierzecie udział w konkursie, jeżeli nas obserwujecie. No i jeszcze widzowie, trafiło się, że wynająłem sobie kamerzystę, czyli oczywiście młodego. No i tak to wygląda od tyłu. No pokazuj tutaj teraz na bolida. Ja wam, widzowie, ogólnie muszę wyjechać ze względu na to, że no tutaj będzie słabo widać w tym garażu. No nie jest to dobrze. Tam pokażemy na normalnej gdzieś tam powierzchni. Także tak to wygląda. No i dobra widzowie, ogólnie musimy nagrywać tutaj, żeby było wszystko widoczne. Tak szczerze mówiąc, warunki są takie średnie dzisiaj, no ale grudzień już pewnie taki będzie, dlatego nagrywamy to dzisiaj. No i co udało mi się zakupić? Udało mi się zakupić A6C7, jak widzicie, w bardzo fajnym kolorze, w, no tak szczerze mówiąc, bardzo fajnym wyposażeniu tak naprawdę. Także no możesz pokazać. No i tak to wszystko się prezentuje. Od przodu czarne, ale ślisko. No, od przodu Audica to zawsze groźnie wygląda. Od przodu Audica groźnie wygląda. Jest szyberdach w czarnym kolorze, lusterka z kierunkowskazami. Opony z 18 roku, są to zimówki, także jak widzicie na 18 tak to wygląda. Na lato będą oczywiście te, no, felgi zmieniane, opony też będą, bo będą niskoprofilowe, a te są te inne po prostu. Daszek czerwony, znaczy czarny, lotka jak u rekina, to Maxio coś tam wariuje, szczeka, szyby tylnie przyciemniane. Myślę, że kolorystycznie naprawdę fajnie to wygląda, bo to jest taki brązik jasny. Tył wygląda tak, A6 TDI 3.0, blachy jeszcze nie zmienione, bo wczoraj dopiero to widzowie kupiłem. Wydech też jest troszeczkę inny, jak widzicie, bo jest to ciemne, a nie takie standardowe, tak jak na przykład, tak jakby to S-Line był, tak jakby, bo w S-Line też coś podobnego właśnie było. No i myślę, że samochód od środka już, znaczy od zewnątrz, w sumie widzieliście. Może wejdźmy sobie do środka, to wam poopowiadam troszeczkę więcej o nim, bo na razie tu pies czeka, no i też ta pogoda nie jest taka wyśmienita, właśnie do środka. No i dobra, tutaj młody też wsiada. Śniegu napadało do środka. No, śniegu troszeczkę napadało. No i tak to widzowie wygląda. Daszek taki, o, można sobie oczywiście to zamykać, jak się chce. 188 tysięcy przebiegu. Samochód oczywiście 2011 rok, końcówka, także już można powiedzieć, że prawie 2012. Salonem jeszcze pachnie. Salonem pachnie, widzowie. O, ja cię kręca normalnie. Fotele z pamięcią. I to, co ciekawe, też fajna opcja, bo ogólnie fotele macie z dwóch stron z pamięcią, a nie tylko z jedną. W ogóle to lusterko całkiem inaczej działa niż w tej poprzedniej A6. Bo takie jest to wszystko ściemniane. Tak, no, no dziwnie to wygląda, bo ja nie jestem tego przyzwyczajony. Ogólnie nie jestem przyzwyczajony do tego samochodu. Nagłośnienie, jakby nie patrzeć, jest Bose, czy jak to się tam czyta. Oczywiście składane lusterka. Tutaj fotele, byś musiał... To siedzisz teraz, ale fotele, jak widzicie, macie w takim kolorze. Tylnie oczywiście są w takim samym kolorku. No, kozackie są te fotele, bo są ustawione naprawdę w wielu płaszczyznach, są pompowane na zakrętach, można je dopompowywać w tym miejscu, gdzieś w tym miejscu, nie wiem, po prostu trzeba się tym bawić, a jeszcze wszystkich funkcji tak naprawdę nie znam tego auta, tak szczerze mówiąc. Bo ten panel się chowa, ja nie wiedziałem, że on się chowa. Tak, ten panel się chowa. Zaraz go oczywiście widzowi drugiemu pokażemy. No i szczerze mówiąc, przewiozłem już młodego. Jak na przykład są twoje wrażenia w porównaniu tamtej A6, jeżeli chodzi o przyspieszenie? No, dużo szybciej się rozpędza, no. Ale... No, jest dużo lepszy samochód. No, dużo lepszy samochód. Skrzynia oczywiście siedmiobiegowa jest tutaj S-Tronic. 245 koni, widzowie, 1500 Nm, czyli tam 500, jak ktoś się nie zna na przykład na takich liczbach, że tak powiem. Powiem wam, że spalanie w porównaniu, no mam jakieś porównanie, bo miałem tamtą A6. Obawisz się teraz fotelem i widzicie jakieś tam płaszczyzny i tak dalej. Ale nie wiem, o co z tym jednym chodzi, bo ja tu też jest tego... takie pokrętło. No to pokrętło, ja też nie wiem, o co w tym chodzi, bo ja jeszcze tego nie ogarnąłem.
bo zaczęłaś ustawieniami się bawić i wyjechał. Dobra, jeżeli chodzi o spalanie tego samochodu, może to interesuje bardziej osoby, które przyszły sobie coś zobaczyć, może są zainteresowane kupnem tego samochodu, to ja na przykład wracając, jadąc te 180 na godzinę, znaczy 100, 80, 90, nie wiem, czasami 70 się jechało, 50, różna naprawdę prędkość, udało mi się zejść do spalania 6,9 km na setkę, także jest to naprawdę fajny samochód, na pewno w porównaniu do starej A6 tutaj macie różnicę w spalaniu około nawet i 3 litrów. Wiadomo, że jeśli się pobawicie tym samochodem, tak jak my z Łodem wczoraj się bawiliśmy, no to więcej wam pokażę, naprawdę te tryby jazdy i tak dalej, to jest wszystko superancko. Wyposażenie jest dosyć bogate, bo oprócz tych radarów tak naprawdę i kamer cofania, jest kompletnie wszystko, co tutaj ma być. Mogły być jeszcze fotele z wentylacją, ale to są takie rzeczy, które i tak te fotele są bardzo z bogate, wentylacją? Tak naprawdę. Są wentylacje, mogą być masaże, ale to są rzeczy, które jak dla mnie nie są kompletnie przydatne, tak szczerze mówiąc. No i co? Zobaczcie, jak to się odpala. Oczywiście, jeżeli chodzi o system odpalania, to musicie mieć kluczyk przy sobie. Jak widzicie, kluczyk jest, tylko tu też można zauważyć, że nie ma żadnej dziury na stacyjkę. No i wciskamy sobie po prostu start-stop. Zapon włączamy, wyświetla nam się ten wielki wyświetlacz, który tutaj sobie oczywiście jest. Mamy tryby jazdy, jak widzicie, jest ich 5, można też własne gdzieś tam ustawić. Nawiewy od razu wleciały, żeby to wszystko było ogarnięte. Podnoszenie, obniżanie, bo tutaj mamy pneumatykę tak samo. Mamy nawet nawigację, która się sama siebie zaktualizowała, bo aktualnie znajdujemy się w żółkiewce. Ale jeżeli chodzi o aktualizację, tu jest miejsce na kartę SIM, także też jest to fajnie wyposażone i na kartę SD. Także ja będę sobie brał kartę SIM, będę miał dostęp do internetu w samochodzie i po prostu będę sobie ogarniał, żeby dana nawigacja była ta satelitarna, no nie? Dobra, to sobie zamknęliśmy. Miejsce oczywiście na płyty. Klimatyzowany schowek, to też mogę wam powiedzieć, co młody tobie nie mówiłem wcześniej. Nagłośnienie gra mega pięknie. Panelik do rysowania, na przykład nawigacji, że wpisujecie sobie jakąś liczbę, rysujecie i po prostu wam to działa. No nie wiem, media, no to wiadomo, Bluetooth ma samochód, także możecie sobie podłączyć telefon, puszczać muzykę, ja tak sobie robię na przykład, połącz nowy odtwarzacz. Także też jest to dosyć fajna opcja, oczywiście chowanie i składanie tego wszystkiego. Tak jak mówiłem, 188 tysięcy przebiegu, powiem wam, że patrząc na Automoto, Elixy czy inne strony, naprawdę przebieg nie jest duży tak naprawdę. Wyświetlacze te, no największe, jeżeli chodzi o to, zaktualizowane, najnowsze. Tutaj mamy oczywiście temperaturę, takie duperele. Możemy sobie przenieść tutaj na przykład na radio. Przykładowo wam pokażę, tutaj też się nam zmieni. Ale to ładnie sobie wygląda. No ładnie to wygląda, tylko sobie wyciszymy. Mamy tutaj na przykład opcję telefonu, z tego też nie korzystałem. Mamy nawigację, ale to jest przedliftowa wersja, także jest coś takiego. Kierownica czteroramienna, aktywny tempomat. Ustawienie jakieś tam światła, tam maski wam nie będę pokazywał, bo sami widzicie, jaka jest pogoda. Klima też czterostrefowa, bo jest na tył. Tu na przykład jest grzanie foteli. Jakieś tam duperele opcje tak naprawdę, których jest no bardzo dużo. Jak już mówiliśmy, że zapalimy, to zapalimy. Dobra, wciskaj start stop. Kliknij go. Porównywalność, jeżeli chodzi o jakość chodzenia tego samochodu w porównaniu tamtego silnika, co był, który też był 3.0 widzowie, jest nieporównywalna. Tu jest naprawdę jakość dużo, dużo, dużo lepsza. Światła LED-owe do jazdy dziennej, to na zero sobie jeżdżę ogólnie w dzień. No w taką pogodę to wiadomo, że te światła mijania gdzieś tam trzeba włączyć. Oczywiście lusterka, które gdzieś tam tutaj też są, jest wyświetlanie. Także tak to wygląda, oczywiście to podświetlanie, światła, które tutaj gdzieś tam działają. Z tyłu też taka ciekawostka, macie miejsce na kubki, jak sobie rozwalicie to wszystko. Z tyłu też jest dosyć dużo miejsca, miejsca na foteliki gdzieś tak. No i tutaj mamy też wielofunkcyjną oczywiście kierownicę. Nie wiem, co to na przykład to jest, jakiś tryb, że można mówić do samochodu i coś będzie wyświetlane tutaj, jakieś tam stacje radiowe i tak dalej. Wykończenia z drewnem, to też, no ja bardzo chciałem mieć kolor taki jak mam, że tak powiem, bo nie oszukujmy się, taki, no zależy komu co się podoba też, no ale ten brąz foteli z tym kolorem drewna jest po prostu przekozacki. No cena tego samochodu, powiem wam, że była tak trochę powyżej średniej samochodów, właśnie takich A6, C7, 3.0, no ale mniejszy przebieg niż wiele ludzi sprzedaje te samochody, 250-300 tysięcy przebiegu, także też to się wahało, bardzo fajne wyposażenie.
no wyciszony jest samochodzik, no też wiecie, 0-100 to jest tak naprawdę chwila, skrzynia naprawdę szybko, ładnie pracuje, tutaj nie jest nic uszkodzone, rozrząd jest też w bardzo dobrym stanie. Nie takie jakieś błędy wychodzą, co niektóre, które są z elektroniką, ale są błędy, które nie wpływają tak naprawdę na samochód, ale w styczniu będę sobie robił taki kompleks, tak naprawdę wymianę oleju w skrzyni, w silniku, wszystkie naprawy zrobione muszą być, każdy błąd jaki będzie pokazany, żeby wszystkie naprawy były ogarnięte, ile to będzie to kosztować, tyle będzie kosztować, ale chcę to mieć porobione tak naprawdę, no idealnie, że tak powiem. Kolejna sprawa, którą na pewno będę chciał robić, to będę zmontował sobie kamerę cofania na tył, bo tak jak mówię, tej opcji tutaj za bardzo nie było. No i z takich rzeczy podstawowych, widzowie, to nie wiem co wam jeszcze mogę pokazać. Może jazdę. Grzanie foteli oczywiście sobie włączymy, jeżeli chodzi o to. No i co, ja się w ogóle nie bawiłem, widzowie, jeszcze chodzi, jeżeli chodzi o ustawienia tych foteli, bo jak widzicie tutaj te tryby macie, wszystko właśnie, no nie wiem, te pamięć, to jakoś set się klika, 1, 2, żeby to zaprogramować, grzanie lusterek, oczywiście składanie tych lusterek, one też się składają inaczej niż poprzednie, bo one jeszcze do góry tak fajnie idą, także też to inaczej wygląda troszeczkę niż właśnie w tamtym momencie. No jest tych ustawień, jest co niemiara, żeby poznać ten samochód, mi się zdaje, że to nie będzie aż takie mega proste, żeby to wszystko ogarnąć, ale mi się zdaje, że z czasem jest naprawdę spoko. Młodego już tak szybciej przewiozłem, na paru trybach wam pokażę jeszcze jak to działa, żeby ten film był po prostu kompletny, że tak powiemy, no nie? Pokażemy widzom jeszcze mniej więcej jak tutaj działa nagłośnienie. Jakieś piosenki z YouTube'a, jak widzicie, mega łatwo jest podłączyć się i tutaj macie wszystkie ustawienia z mojego, nie wiem, telefonu. Telefon mam tutaj. Przykładowo, nie wiem, coś sobie puścimy, no nie? Nie wywali ci praw autorskich, jeżeli coś puścisz takiego, tak? Nie potrzeba mi nic więcej. Tyle wam musi, widzowie, starczyć ze względu na to, że są prawa autorskie najprawdopodobniej do każdej prawie że piosenki. Telefonik, nie ma miejsca ogólnie na telefon w tym samochodzie za bardzo, to jest trochę Lipton, ale na przykład dwa miejsca na kubki, czy właśnie wejścia na transmitter, który ja nie wiem po co tutaj siedzi, bo z tego się tak naprawdę nie korzysta, bardziej do ładowania telefonu, możesz pokazać to miejsce. No jakieś tam miejsca, żeby tutaj sobie wszystko pochować. I możemy wam pokazać teraz w sumie taką tak jakby jazdę. No zobaczymy jeszcze jak mapy działają, bo ja tak szczerze na tych mapach nie jeździłem. Ale tak jak mówię, będę musiał sobie pojechać po kartę SIM. Pokaż tutaj ustawienie o tego, jak ale to wygląda. Z tyłu nie ma grzanych foteli. Z tyłu nie ma grzanych foteli, tutaj masz rację. No z tyłu to nie jest potrzebne, z tyłu nie będziesz jeździł mimo wszystko, no nie? A skąd wiesz? Może ktoś jeszcze by jechał. A tam. Fajnie jest, widzowie, też, że nie pika nam to wszystko, jeżeli pasów na przykład nie mamy zapiętych. Moim zdaniem to jest mega wygodne. Jeżeli chodzi o wycieraczki, jak się je włączy, one też sobie dobierają, jak to działa na szybie i tak dalej, że śniegu trochę napada, czy tam deszczu. Tryby jazdy, ja sobie jeżdżę, widzowie, na auto, to trzeba będzie też odwrócić działanie tego systemu start-stop. Tak naprawdę możesz drogę pokazać i mapę. No i to nas po prostu, widzowie, kieruje, no nie? Tutaj możesz pokazywać ten tryb, tak jakby. No już pokazałem tą mapę, bo tutaj no nic się nie zmienia praktycznie przy tej strzałki. No ale widzisz, kieruje nas, także mapy jak widzicie też działają, widzowie. My sobie jedziemy, tam może stać policja, bo często stoi, także nie będziemy przyspieszać. Ale no moim zdaniem nie jazda mniej więcej, widzowie, tym autem, no to jest czysta przyjemność. Tutaj na kamerze to będzie, a bo mi mrygało tak wszystko trochę. Nie wiem, tak szczerze mówiąc. Miałem teraz na świat. Co mam nagrywać? Czy to, czy Ulisę, czy Ciebie? Że moim zdaniem ta jazda jest naprawdę spoko. Miałem robić reakcję pierwszą na auto, wiecie, jeżeli chodzi o młodego, ale zrobimy reakcję na pewno na, jak będzie to wyglądało, że będę mu dawał prezent na Mikołaja, to na pewno nagramy Twoją reakcję, bo Ty nie wiesz, co dostaniesz. I może dogramy jeszcze kiedyś reakcję na sporcie, jak będziesz jechał. No zaraz, zaraz nagramy. Jak to zaraz na tej drodze? Widzę. Ogólnie nie, jest na plusie, także taka bardzo ślisko nie jest, ale wiecie, no stówkę tutaj złapać, tak naprawdę łapać tutaj punkty karne, moim zdaniem tym samochodem jest bardzo prosto, skrzynia się zbiera mega szybko, no jest przyjemność, przyjemność z jazdy jest naprawdę mega dużo. Teraz jeszcze przewieziemy młodego na sporcie, w sumie w taką pogodę ja sobie wezmę na te dzienne. Proszę Cię, ja nie, to ja wychodzę z samochodu, już stąd dojdę do domu. I mapy jak najbardziej działają, jeżeli na przykład chcemy sobie, widzowie, zrobić prowadzenie do celu, to też ja wam zaraz to pokażę, zajdziemy sobie, to zrobimy sobie taką klasyczną nawrotkę, że tak powiem, i wprowadzimy sobie do celu, powiedzmy, no nie wiem, coś wymyślimy, to pokażę wam jak mniej więcej to działa w tym aucie, ale jak będę miał kartę SIM, to będzie lepiej, będę miał mapy takie jak w telefonie macie, czyli po prostu mapy Google. Tu sobie zajedziemy, oczywiście quattro, napęd na cztery buty, żeby nie było.
fajnie się zbiera. Trakcję troszeczkę gubi, jak jest troszeczkę śniegu, ale myślę, że to nie jest problem. Dobra, tylko zróbmy. Potem się na mnie nie denerwuj, że źle nagrywałem, jak ty przyspieszasz to. To. No dobra, no to wiesz. Ciepło jest fotele? No ciepło. To elegancko. Jeżeli chodzi o to, weźmy sobie P, widzowie. I weźmy sobie, może zróbmy coś takiego. No i tutaj możemy sobie rysować, możesz pokazać na to. Na przykład ja sobie robię nawigację na wysokie. No nie... Trzeba też umieć dobrze pisać tak naprawdę. Sy złapie. Tutaj jest dobrze. Sy. O. K. I. Wysokie. Mamy, widzowie, wysokie. Bierzemy sobie listę. I mamy wysokie, no nie? I tutaj mamy wysokie jak? Wysokie to będzie chyba powiat lubelski. Dobra, jak to wygląda? Dodaj ulicę, prowadź do celu. Rozpocznij prowadzenie do celu. I co? I nas to złapie? Musimy zawrócić. No i widzicie te... I zobaczymy, jak to się będzie zmieniało. Patrz, na przykład tutaj, widzowie, też na wyświetlaczu jest fajne, bo nam pokazuje, że musimy zawrócić. No naprawdę funkcje tej mapy podstawowej nie są złe, ale no nie oszukujmy się, że mogłoby być lepiej. Bo wcześniej, one by się zaktualizowały w tym domu. Wcześniej jak kupowałem ten samochód, to miałem mapy, nawet kompletnie nie mam pojęcia skąd, tak szczerze mówiąc. Ale jak widzicie, na takich mapach możemy sobie jechać. Na sporcie bym wam pokazał, jak to bardziej brzmi też ten samochodzik. Ale to trzeba było chyba mapy wyłączyć, żeby teraz to zmieniać. Zaraz zobaczymy. Pokazuje się? No i się zmieniło, że jedziemy prosto, jest pokazana droga. Także też fajna sprawa. Jeżeli chodzi o tryby, możemy sobie wziąć ten tryb dynamiczny. Od razu skrzynia nam przychodzi w sporta, tak szczerze mówiąc. Także mamy tryb sport. Tutaj sobie weźmiemy dalej navigation, ten nasz. No i na sporcie też zawieszenie się obniża. Ono było już obniżone wcześniej. Dlatego no nic za bardzo nie pokazaliśmy. To sobie zwolnimy, też widzowie, troszeczkę, bo tam tir jechał przed nami, to nie będziemy go wyprzedzać. Tylko wam pokażemy, albo pojedziemy, wiesz gdzie? To pokażę, widzą przyspieszenie w to miejsce, wiesz, które. No i dobra, widzowie, jesteśmy w takim miejscu w sumie. Myślałem, że ta droga będzie jeszcze gorsza, ale na szczęście ona taka zła nie jest. Bierzemy sobie w tryb dynamik. Ja nie robił żadnego tego, jak to jakoś się to nazywa ogólnie, ale zobaczcie. Gubi trochę. No już mamy, widzowie, stówę i to nie jest ciągnięcie takie do końca na pełnych obrotach, bo sami widzieliście. No samochód się zbiera naprawdę super. Ten tryb dynamik tak naprawdę na tych trybach za bardzo nie jeżdżę, jeżdżę po prostu na auto i tyle mnie interesuje z tego wszystkiego. Też tym samochodem nie będę, nie oszukujmy się, nie wiadomo jak szaleć. No bo, kurde, no złapać punkty, stracić prawo jazdy, robić prawo jazdy od nowa. No nie za bardzo mi się, widzowie, to uśmiecha. Jeszcze tam... Teraz zdać po takim czasie, jak jesteś przyzwyczajony do jazdy takiej tak naprawdę lightowej, no to też raczej nie jest to zbyt fajne uczucie. No i co, ten film będziemy w sumie młody kończyć tak naprawdę, jeżeli chodzi o przedstawienie samochodu. Z zewnątrz go widzieliście, ze środka go widzieliście. Widzieliście, jak to wszystko wygląda wyposażeniowo, mniej więcej. Wszystkich rzeczy na pewno wam nie pokazałem, ze względu na to, że ja sam nie wiem, jakie tutaj rzeczy tak naprawdę są tak dokładnie. A bagażnik masz pojemny, czy...? Bagażnik jest pojemny. Patrz, nawet tutaj drogi o taką pokazuję, to jest fajna sprawa, naprawdę. No. I patrz, jakieś dochodzenie do jakiegoś punktu. Nie mam pojęcia, widzowie, czarna magia. Ten samochód jest po prostu... Takim słowem wstępu, ten samochód jest za nowy. Dla ciebie. Dla takiego prostego chłopaka ze wsi jak ja, bo ja po prostu, wiecie, większości rzeczy tutaj najprawdopodobniej nie ogarnę. A na dzisiaj to było na tyle. Dzięki za uwagę, a my wracamy do domu i na razie.